Ciężar osoby o masie 120 kg jest na Marsie. A. Taki sam jak na Ziemi. B. Niemożliwy do określenia. C. 100 razy większy niż na Ziemi. Czy D trzy razy mniejszy niż na Ziemi. O Hubert, ja nigdy nie byłem dobry z fizyki, ale myślę, że będzie to odpowiedź B. Maćku, jesteś pewien, że nie chodzi o odpowiedź D? Czyli że co? Że na Marsie będę ważył 40 kg? No chyba cię pogrzało i co? Może jeszcze wciągnął brzuch na wadze? To co, to będę ważył mniej? Weź, wybierz mi numer do przyjaciela i nie pleć głupot. Maćku, ty nie masz przyjaciół. No to chcę odpowiedź publiczności. Skoro uważasz, że nie jest to odpowiedź D, to sprawdźmy co na to publiczność. Publiczność uważa, że będzie to odpowiedź A. Ech, i co teraz, Maćku? Co o tym myślisz? Myślę, że ma to sens. W końcu masa jest tym samym, co ciężar. Jak na Ziemi ważyło 70 kg, to na Marsie też tyle będę ważył. Znaczy, że mój ciężar się nie zmieni. Zaznacz odpowiedź A to właściwa odpowiedź. Maćku, czy odpowiedź A to jest Twoja ostateczna odpowiedź? A wy, co uważacie na ten temat? Maciek ma rację. Widzimy się po przerwie. Maciek nie ma racji, ciężar i masa nie są tym samym. W uproszczeniu ciężar związany jest z przyspieszeniem grawitacyjnym na danej planecie. Im przyspieszenie grawitacyjne większe, tym większy ciężar posiada ciało przy zachowaniu przez nie takiej samej masy. Ciężar wyrażany jest w newtonach, a masa w kilogramach. Wzór łączący ciężar z masą poznaliście w szkole podstawowej i wygląda on w następujący sposób. M to masa, G to przyspieszenie ziemskie. Wzór ten jest słuszny jedynie w ściśle określonych warunkach, ale na obecną chwilę nie będę o nich opowiadał. Przyjdzie jeszcze na to czas. Ciężar ciała ma wpływ na wiele czynników, jak na przykład na to, jak wysoko skoczymy na jakiejś planecie. O czym informowałem w moim innym filmie. Znając masę ciała i sprawdzając ciężar ciała siłomierzem, można oszacować wartość przyspieszenia planety. Będzie to świetny sposób na pokazanie wam, jak rysuje się wykres, wyznacza krzywą najlepszego dopasowania i współczynnik kierunkowy funkcji. Wskażę przy tym, jaki sens fizyczny ma współczynnik kierunkowy. Do doświadczenia potrzebne będą siłomierz, waga i kilka odważników. Najpierw sprawdzam masę odważników i wieszam ich coraz więcej na haczyku siłomierza. Obserwuję przy tym wskazania siłomierza i zapisuję wyniki w tabeli. Posiadając wypełnioną tabelę, zauważam, że wraz ze wzrostem zawieszonej masy rośnie wartość wskazywanego przez siłomierz ciężaru. Aby lepiej przeanalizować tę tendencję, wykonam wykres funkcyjny. Na osi poziomej będzie znajdowała się masa, a na osi pionowej ciężar. Oprócz symbolu wielkości fizycznej, muszę podać też jej jednostkę najlepiej po przecinku. Skalę na wykresie dobieram w taki sposób, by wszystkie wartości z tabeli, po pierwsze, zmieściły się na wykresie, a po drugie, były możliwe do zaznaczenia i rozłożone w całym obszarze. Z siłą nie będzie dużego problemu. Jest ona wyrażona w jednostce podstawowej. Gorzej z masą, ponieważ wyrażona jest w gramach. W przypadku tego wykresu podam wielkości fizyczne w jednostkach podstawowych. Jednostką podstawową masy są kilogramy. Na wykresie można zrobić to na dwa sposoby. W pierwszym oś można opisać śmiesznie małymi liczbami, choć wygląda to niezbyt estetycznie. W drugim sposobie, trudniejszym, skorzystam z notacji wykładniczej i zapisuję 10 do potęgi minus drugiej przy jednostce na osi. To celowe działanie, byście wiedzieli, że można spotkać się też z takim zapisem. Więcej o tym, dlaczego akurat 10 do minus drugiej, a nie na przykład plus piątej, znajdziecie w moim innym filmie, w którym opowiadam o Tomku, jego ulubionej grze i jego dziewczynie. Kolejny krok to zaznaczenie danych z tabeli na wykresie. Wiersz pierwszy będzie związany z pierwszym punktem pomiarowym na wykresie. Rysuję przerwaną linię mniej więcej na wartości ciężaru, a drugą na wartości masy. Obie wartości odczytałem z tabeli. Miejsce przecięcia tych dwóch linii przerywanych wskazuje miejsce, w którym mam postawić kropkę. W podobny sposób umieszczam kolejne kropki na wykresie. Profesjonalnie te kropki nazywamy punktami pomiarowymi. Gdy punkty znajdują się na wykresie, to zauważam, że tworzą pewną linię. Mogę naszkicować tę linię. Zwiemy ją prostą najlepszego dopasowania i staramy się ją nakreślić w taki sposób, by przechodziła przez jak największą liczbę punktów. A jeśli się tak nie da, to przynajmniej w taki sposób, by punkty były od niej równo odległe, czyli położone symetrycznie i mniej więcej w tej samej liczbie po obu jej stronach. Więcej o takiej prostej najlepszego dopasowania opowiadam w innym filmie, do którego link znajdziecie u góry. W tym zadaniu prosta najlepszego dopasowania powinna przechodzić przez tak zwany początek układów współrzędnych, ponieważ gdy ciało nie będzie posiadać masy, to też nie powinno posiadać ciężaru i obie te wartości wynoszą wtedy zero. Jeśli punkty układają się u po prostej i dodatkowo prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych, to mówimy, że zapisane na wykresie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne. Oznacza to dokładnie tyle, że gdy rośnie jedna wielkość fizyczna, np. o dwa razy, to rośnie też druga wielkość fizyczna o tyle samo razy. W tym wypadku mowa o dwukrotnym wzroście masy ciała zawieszonego na siłomierzu i jednocześnie dwukrotnym wzroście wielkości siły wskazywanej przez siłomierz. Otrzymana prosta jest zwana funkcją liniową. W przyszłości poznacie ją na lekcjach matematyki i będziecie wyznaczać jej różne parametry. Na obecną chwilę zwrócę jedynie uwagę na to, że funkcję taką opisujemy w następujący sposób: literka A jest nazywana współczynnikiem kierunkowym. Literka b to wyraz wolny i wskazuje miejsce przecięcia funkcji z pionową osią układów współrzędnych. U nas wynosi ona 0. x to zmienna na osi poziomej, zwana argumentem funkcji, a y to wartość funkcji dla danego argumentu, znajdująca się na osi pionowej. U mnie na wykresie literka x oznacza masę, a literka y ciężar. Jako, że mam na wykresie do czynienia z funkcją, to nazywam go wykresem zależności ciężaru ciała od jego masy. Dlatego, że masa ciała wpływa na jego ciężar. Na fizyce w szkole średniej, choć śmiem w to wątpić, będą wymagać od Was nanoszenia na takie dane doświadczalne słupków niepewności. Aby je zrobić trzeba obliczyć niepewności graniczne urządzeń pomiarowych zastosowanych w doświadczeniu niepewności standardowe a potem niepewności całkowite czyli to co robiłem w poprzednich filmach rozdzielczość siłomierza wynosi 25000 n uznaję że niepewność graniczna siłomierza będzie wynosić tyle samo zastosowana waga ma rozdzielczość równą 1 setnej grama Niepewność graniczna wagi jest inna niż jej rozdzielczość, bo ze specyfikacji technicznej wynika, że wynosi ona 1 dziesiątą grama. Uznam przy tym, dla uproszczenia zadania, że wyznaczona niepewność graniczna zastosowanych urządzeń jest całkowitą niepewnością pomiaru masy i ciężaru. W szkole średniej pewnie często gęsto będziecie tak robić, o ile w ogóle będziecie robić, ale nie jest to do końca właściwe. Wyznaczone niepewności mogę zaznaczyć w postaci słupków w górę i w dół o wyznaczonych wartościach. Jeśli słupek niepewności jest porównywalnej wielkości do punktu pomiarowego, to nie zaznaczamy go na wykresie, bo nie ma to sensu. Musi być on wyraźnie większy. Z tego też powodu pomijam słupki niepewności pochodzące od masy, a zaznaczam jedynie te, które pochodzą od siły. Jak widać, nie są one jakoś szczególnie duże, więc można było je sobie darować, zwłaszcza na wykresach robionych w zeszycie w kratkę, a nie na papierze milimetrowym. Swoją drogą, jak widzę czasem wykresy moich uczniów, to zastanawiam się, czy to jeszcze fizyka, czy już sztuka. Mając wykres i prostą najlepszego dopasowania, mogę ocenić wartość przyspieszenia ziemskiego. Aby to zrobić, wyznaczyć trzeba współczynnik kierunkowy prostej, najlepszego dopasowania. Oblicza się go w taki sposób. Należy podzielić dwie przyprostokątne dowolnie wyznaczonego trójkąta przez siebie. Musimy przy tym podzielić przyprostokątną pionową przez przyprostokątną poziomą, co w sumie wynika z przekształconego wzoru łączącego ciężar ciała z jego masą. W ten sposób otrzymuję wartość przyspieszenia ziemskiego wyznaczoną na podstawie wykresu. Czasem każą oszacować wartość niepewności na podstawie wykresu, ale w mojej ocenie to już za dużo jak na pojemność głowy przeciętnego licealisty, który chce zakuć, zaliczyć i zapomnieć. Dlatego w obecnej chwili nie będę tego poruszał. Co za dużo, to niezdrowo. Na zakończenie mogę porównać otrzymaną wartość przyspieszenia ziemskiego z faktycznym przyspieszeniem ziemskim podawanym w tablicach. Co ciekawe, przyspieszenie ziemskie nie jest wartością stałą i różni się nieznacznie w różnych miejscach na Ziemi. Występują też tak zwane anomalie grawitacyjne, w których przyspieszenie ma wartość równą zeru. Jednym z takich miejsc jest środek Ziemi, ale o tym opowiem w moich innych filmach w przyszłości. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, że dane zapisane w tabeli można przekształcić w wykres. Wykres powinien być wyskalowany i zawierać podziałkę z wartościami, wielkością fizyczną i jej jednostką. Punkty pomiarowe powinny być zaznaczone kropkami. Jeśli to wymagane, to do punktów dołączamy słupki niepewności. Punktów nie łączymy ze sobą krzywą łamaną, tylko wykreślamy prostą najlepszego dopasowania do punktów, przechodzącą przez ich maksymalną liczbę i symetrycznie między tymi punktami ułożoną. Na podstawie wykresu wyznaczyć można współczynnik kierunkowy, a jeśli potrzeba, to i wyraz wolny. Obie te wielkości posiadają sens fizyczny i jednostkę. Prosta dopasowania jest funkcją liniową, której wzór w postaci kierunkowej zapisujemy w następujący sposób. Funkcje liniowe to podstawowe funkcje matematyczne. Ich znajomość i kojarzenie tego, że mamy do czynienia z funkcją liniową, ułatwia zrozumienie fizyki. Wielkości fizyczne, których zależność można opisać funkcją liniową, a sama funkcja przechodzi przez początek układów współrzędnych, nazywamy wielkościami wprost proporcjonalnymi. Oznacza to, że gdy jedna wielkość fizyczna rośnie o kilka razy, to druga rośnie tak samo. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był fajny, ale przede wszystkim przydatny. Czekam na wasze lajki, komentarze i subskrypcje. Dzięki temu wiem, że moja praca jest pożyteczna i są osoby, którym wiedza z zakresu fizyki jest bardziej potrzebna niż wiedza z zakresu łapania pokemonów. Pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka tego projektu dla maturzystów, który jest nagrywany z własnych funduszy, całkowicie za darmo i charytatywnie. Cześć.